Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku Werka Oferka pomoże skompletować mi ubiór. Będziesz moją mistrzynią, Wera. Nie, proszę nie, ja tak się nie znam na modzie. No ale słuchaj, ty już w to grałaś, ja jestem świeżakiem. To będziesz lepsza, na pewno. No, przede wszystkim ja bym na twoim miejscu wykupiła sobie tutaj tego VIP rooma. To wtedy będziesz miała dostęp do większej ilości ubrań i one naprawdę tutaj troszeczkę podbijają, o tak, punkty. 300 robuxów za 30 dni? Ale to nie bierz na 30 dni, to weź sobie na cały okres, jakby na całość. No to 800. No to ja chyba tyle płaciłam, no. A ja nie mam tyle robuxów teraz. O nie, najgorzej. To musimy dla Klaudii zarobić robuxy, chociaż w tej grze chyba nie da rady zarobić robuxów. No nic, no przetykamy, bo no nie mamy tutaj za dużo sekund, żebyśmy skomponowali coś tutaj razem, więc mamy tylko 35 sekund. Czekamy na kolejny temat i wykupimy na pewno temat. Tak, ja już mam pomysł na to, co wykupimy. Boję się. Ja też. A, i nie oceniaj tutaj ludzi tak za wysoko. Jak ktoś jest brzydko ubrany, to od razu jedynkę dawaj. Zero litości, pamiętaj, bo nas też nikt nie będzie tutaj oceniał prawidłowo. Ale taki jest świat mody chyba, nie? Że w ogóle bez litości. Tak. O, ta fajny ma strój. Chociaż czy na czerwony dywan? Ej, trochę jak Lady Gaga wygląda. Podoba mi się, piątkę dam. Mięso? Mięso ma na sobie, mięso. Tak, no taki outfit z mięsem, no. Ty, jest podpisane Lady Gaga Meat Dress. Patrz jak strzeliłam! Ja jestem prawdziwą fanką Lady Gagi. Gdzie jest Milusia, Klaudusia? Tu jest Milusia, Golusia. Chodź tutaj. 5 sekund, uwaga. Będzie twój motyw, czy nie? Ale... Jest! Twórcy internetowi Milusia Klaudusia stworzyła. No dobra, no to ty za kogo się przebierasz? Ja się Masz przebieram. Masz jakiś plan? Tak, za Multiego. Ja planowałam to cały dzień. Co? Ty gadasz? To ja nie wiem. Chętnie za siebie bym się przebrała, ale może dawajcie za Miss Agę się przebierzemy. Miss Aga ma taki troszeczkę, nie taka blada jest, tylko troszeczkę taka jest opalona zawsze Aga. O, chyba coś takiego będzie okej. Mam nadzieję, że Miss Aga się na mnie nie obrazi, że tutaj ją zrobię, ale zrobię ją perfekcyjnie. Ja nie pomyślałam, że Multi to jest facet, będzie mi ciężej, nie? Ej, w sumie tak, ale są tam męskie też. O, to jest takie dwukolorowe, a czy ja muszę... To drugi też zrobimy czerwone, chociaż Aga ma troszeczkę dłuższe włosy. Dobra, na razie tak zrobimy, a zaraz poszukam czegoś innego do Miss Agi. Aga, gdzie są twoje włosy? Tutaj nie, te nie pasują. Ty, ale te męskie to wszystkie są brzydkie strasznie. Dobra, zostawiam tak jak jest. Tutaj idziemy zrobić jej oczy jakieś, później okulary jeszcze dobierzemy. Aga, jaki Aga ma kolor oczu? Jakiś taki ciemny chyba Aga ma. I nie nosi aż tyle makijażu, tak jak tutaj te modelki mają. No ale na wyjątkową okazję akurat będzie miała. Aga, gdzie są jakieś twoje oczy tutaj? No dobra, coś takiego może być w miarę. A może to? O, to jest fajne. Dobra, zostawiamy tak. Idziemy szukać okularów. To są jakieś okulary. Aga, gdzie są twoje okulary? Mam coś, ale kolor przez przypadek zmieniłam. A czy da radę kolor szkiełka wybrać? Nie, to są... Ty, a myślisz, że będą dready? Ej, są dready, ale są w kwiatki. Myślisz, że się zalicza? No w sumie czemu nie? Wiem, że Aga ma delikatnie takie przyciemniane te okulary, więc może coś takiego zrobi, bo ona takie ma trochę przeciwsłoneczne, ale też dochodzenia. W co Aga się ubiera? Z tego co wiem, to Aga lubi bardzo duże bluzy z kapturem bez zamka. Czy ja taką bluzę tutaj oversize znajdę? Ale nawet, powiedzcie, no w miarę wygląda to jak Aga, tylko gdyby nie ten makijaż. Tutaj mam bluzę, ale jest zamkiem, więc ostatecznie ewentualnie to innej nie widzę. Nie wiem, czy tu w ogóle znajdę taką bluzę. Dobra, na razie biorę to, co jest. Najwyżej potem... Tu jest taki... Ale dobra, jest oversize. I wzory jakieś, takie mega kolorowe. O! Nie, dobra, to jest przesada, to nie. Ej, ale wiesz co, ja źle zrobiłam, że wzięłam sobie faceta na początek, nie? Czemu mi włosy zabrało, ty? Co? Włosy i twarz mi zabrało, no co jest? Dobra, szybko, jeszcze raz.
Skasowałaś chyba sobie po prostu. No nie wierzę, ale przynajmniej wiem, które mam wybrane. Dobra, męskie, gdzie to jest? Ja wezmę tutaj tak jak o jest. Szkoda, że ta bluza jest rozpinana, no ale trudno, już nic nie poradzimy na to. Jakieś spodnie potrzebujemy jeszcze do Agi. Spodnie i buty. Aga chyba w takich wysokich, takich na dużej platformie Adidasach chodzi. Takie coś? O, coś takiego. I jakieś takie też zrobimy jej w siubziu, te Adidasy. Może z czarną podeszwą? Boże, jak to wygląda? Ja nie chcę wiedzieć, co ty się tam bawisz, nie? O Jezu! Podeszwa. Dobra, zostawię tą białą, chociaż wiem, że ona takich butów by raczej nie ubrała. Spodnie jakieś. Takie spodnie szerokie. I kolor czarne? Czarne spodnie, dobra. Ej, ja tak widzę w międzyczasie, jak tutaj chodzę, że tobie to naprawdę ładnie wychodzi, ale... Tak? No, mój multi, no to jest... No specyficzny. No na korona, ja wiem, gdzie jest korona dla Agi. Szybko idziemy tam, potem te z buty może spróbuję jeszcze zmienić. Mamy jeszcze minutkę i 43 sekundy, szybko. Ty, a można zrobić dwukolorowe włosy? Nie, chyba nie, tylko jeden kolor. Można, tam się zmienia takim strzałeczką. Dobra, jest korona. Nie dam rady, ale końcówki mogę też zafarbować? Chyba końcówek samych nie, nie? Nie, chyba nie, to musisz wybrać takie chyba włosy konkretne. Dobra, dawajcie szybko zmienimy Adze makijaż jeszcze, bo ten jest za mocny, wydaje mi się. Dobrze wyglądasz! Nie wiem, jeszcze mi czegoś tu brakuje, topa mi brakuje tutaj, żeby trochę zakryć tutaj tą dziurę. Aga, proszę nie krzycz na mnie, starałam się! O, Aga sobie Stanleya kupiła, to weźmiemy jej Stanleya tutaj. Tylko jaki kolor ona miała? Chyba różowego Stanleya miała. Ty, a zauważyłeś, że tutaj jest jakieś coś nie tak, że... Zobacz, ile jest damskich ciuchów, a ile jest męskich? No, mężczyźni są tutaj bardzo dyskryminowani. Jak multi? Czy to ty? Siemoneczko, tak. AK-47. Wow, to Jak multi. Czy mogę autograf? O, dobra. I mam nadzieję, że wygram. Ten Jak multi wyszedł dobrze. Co tutaj się zadziało? Nie znam. Ej, bo może oni mieli po polsku i oni nie wiedzieli, co jest. Dobra, to jest miszmasz kukuryku, nie? Nie, to na jeden. To na trójkę. To na trójkę. Tutaj się mocno ktoś postarał. Ja jestem bezlitosna. Jedyneczka. Dobra, tutaj mamy jakąś panią Glamour. Ej, ale to ładnie wygląda. Ej, oka nie ma. Ona jest piratem. Oka nie ma. Duła cionutka z Pirate is free. You are a pirate. Ale fryzurę miała ładną. Może bym sobie tak kiedyś obcięła włosy? Dobra, kto to jest? To jest Julia Żugaj? Ej, Beskidu trochę jak Żugajka, nie? To znaczy inny kolor włosów i bardziej na pomarańczowo ubrana i by była Żugajka. Dam trójeczkę. A czemu jest na boso? Nie, basic. A nie, dobra, ja mam buty. No, bo zapomniałam butków ubrać, no co? Okay. Milusia, Klaudusia, czyli Jak Multi. Multi guru! Ja cię oceniam na piątkę, naprawdę wyglądasz super, nie? Ej, ale powiedz szczerze, że wygląda jak multi. No, jak dready zrobisz, to wiadomo, że zawsze będzie wyglądał jak multi. Postarałam się. Chociaż on teraz ma takie rozjaśnione. Nie, ale nie dobra, idzie Miss Aga. Miss Aga, ej, ale dobrze ci to wyszło. Szybko, zrobimy tutaj jakieś pozycje. Uczciwa piąteczka. Wow, Grażynka. Poproszę tutaj o wysokie oceny. Aga, zobacz, nawet Stanleya ci zrobiłam. Twój kubeczek. Myślę, że ty będziesz miała wyższe oceny niż ja. Tak coś czuję. Myślisz? No. A myślę, że właśnie ty będziesz miała wyższe, bo ty jesteś facetem. A mi się wydaje, że ty właśnie bardziej youtuberowo wyglądałaś, nie? No tak? Jednak multi jest taki dosyć, no nie że basicowy, streamerowy, ale... no on nie siedzi na YouTubie, tylko jako streamer nie jest, nie? Jest też taki kolorowy i tak dalej. Idzie jakiś tutaj przystrojaczek kolejny. Ale jaki ma makijaż! Ty, ja mam kubka podobnego do niego. To jest Sejrowski, zobacz! Boso przez świat! Jak multi na trzecim miejscu, widzisz? Widzisz? Jej! To jakoś, jak ja wpisuję normalnie, to i tak daje jakoś tak dziwnie tą kategorię. Nie wpisuję to, co ja napisałam, tylko z jakimiś spacjami i dziwnymi rzeczami. Nie wiem, co jest. A jaką kategorię w ogóle dałaś? Czekaj, może się wyświetli, może zgadniesz po hieroglifach. Wednesday? Tak, miało być, ale nie wiem, czemu to tak rozsypało.
Ta z serialu, co zaraz będzie, kolejny sezon. Dawaj, Klaudia, zrobimy sobie duo. Czekaj, ja cię zaraz dodam. Gdzie jest Milusia Klaudusia? Tu jest Milusia Klaudusia. Zróbmy duo Wednesday i Init. Dobra, mamy duo, to ja się rozbieram szybko. To ja jestem Wednesday, tak? Tak, a ja Init zrobię wtedy. Init była taka mega bladzioszka chyba i miała takie mega jasne włosy. Dobra, zrobimy tak. Nie wiem, jaki makijaż jeszcze jej zrobić, ale najpierw zacznę od włosów chyba. Ja się muszę rozejrzeć na pewno, bo ja kurczę nie znam tutaj, gdzie wszystko tak leży. Uuu, ale ładna sukienka. Init, Init. Czy ja znajdę jakieś włoski do Init? No te by były fajne, tylko są za długie niestety. Nie pamiętam, Wednesday chodziła w spódniczce? Tak, chyba tak. Czy w sukience? To była sukienka czy spódniczka? Właśnie nie jestem pewna. I spódniczkę i chyba jakąś taką koszulkę sweterkową by się przydało bardziej. No niestety nie znalazłam za bardzo włosów do tej Init, więc zrobię jej takie. Myślę, że te oczy i usta zostawię. Nie, za bardzo takie napompowane, no ten makijaż wszystko tu psuje! Ale strasznie są napompowane te usta, nie? No, nie podoba mi się. Czy to będą takie włosy? Kurczę, fajne, ale ona miała trochę krótsze chyba te. Dobra, dobra, jest okej. Okay. I tak, Init miała chyba sweterek taki kolorowy, bo ja zrobię jej z tej sceny, co ona się spotkała pierwszy raz z Wednesday, więc zrobimy jej sweterek. Zobaczymy, może jakiś wzór jest? Oj, 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 nie tak. Ty, a ja dobrze pamiętam, że ta twoja była wilkołakiem? Tak, ta moja była wilkołakiem, dokładnie. Ej, wydaje mi się, że naprawdę, może to jest samozachwyt, ale mi się wydaje, że już to zrobiłam, nie? Tak? Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że Wednesday miała też takie przymulone oczy strasznie, nie? Takie jakby... Jakby spała, jakby tak patrzyła na nas z pogardą. No niestety ja muszę jeszcze zobaczyć, jeśli chodzi o włosy dla tej Init, bo nie znalazłam nic takiego. Buty jeszcze jakieś, ale też bym jej zrobiła takie wyższe buty chyba. Mi się wydaje, że naprawdę dobrze zrobiłam, nie? Ale życie mnie zweryfikuje zapewne. No ciebie szukam, chcę cię podejrzeć, gdzie ty jesteś. Ja jestem przy rajstopach, przy spodniach, gdzieś tutaj, nie? O, zobacz, ja też tu jestem. Ale jak my ładnie tu chodzimy, jak na wybiegu, widzisz to? O, jako modelki, nie? Nie wiem, dobra, idę jeszcze fryzurę pokombinować coś. W ogóle paznokcie też można tutaj zrobić, nie? Koło fryzur. Ale nie wiem, czy ja coś tutaj innego wymyślę. Nie mogę znaleźć żadnej takiej... To by było okej. Ale tu nie zrobię dwukolorowych włosów. Nie, dobra, zostawiam jak jest. No nie zrobię nic innego. Ja mam łatwiej, bo ja mam po prostu warkocze. Ej, ktoś się tutaj też za Wednesday przebrał, tak fajnie. No to chyba każdy się będzie, wiesz, za Wednesday przebierał. No tak, ale że wiesz, że tak komuś serio wyszło. Ale fajna sukien, ooo, ktoś tu chyba wygrywa właśnie. Ładna, no, właśnie o tej też myślałam, jak z tego balu. I będzie ciekawe, czy będzie tak tańczyła. Nie wiem, co ja jeszcze mam tu jej dodać. No dobra, dodam to serduszko po prostu, bo nie mam pojęcia. Ty, ona nie miała czapki różowej? Zależy, w jakiej scenie. Ja mówię, jak one się poznały w swoim pokoju, wiesz? To tak na to spojrzałam. No ale to mówisz o tym wyścigu, co one kajakami się ścigały. Nie, dobra, wiesz co, ja zostawiam. No nic innego nie wymyślę, a wiem, że Init miała takie delikatne pasemka tutaj zrobione. Dobra. Ty jak Tomb Raider wyglądasz, ty, Milusia! Lara Croft! Ej, ale mi się wydaje, że dobrze odzwierciedliłam, nie? No, bardzo taki dekolt dałaś, trochę jak Morticia wyglądasz, a nie jak Wednesday. No, słuchaj, córka dobra. Matki, tak? Co to jest za dziwoląg, powiedz? Co to za dziwoląg? No nie, no to na jeden, to nie wygląda jak Wednesday. Ja, czy to może ona chciała zrobić tą syrenę, czy tam jakieś te inne takie frakcje, co tam były? Kurczę, muszę jeszcze raz obejrzeć Wednesday, bo już nie pamiętam sprzed roku, co tam się działo. A teraz jest taka to idealna kolejne. Pora roku, nie? Już to czerwony kapturek jakiś? O co tu chodzi? Co tu się dzieje w ogóle? Nie, jeden. Wednesday. Dawaj oceniamy ich okay. Niżej po to, żebyśmy my wygrały. Ale tak trzeba. Ja już 2 razy grałam w tą grę i nikt nie oceniał mnie wyżej, wiesz, tam niż... O! To nasze duo! To nasze duo! Dobrze wygląda na razem. Szybko dawaj jakąś pozycję! Cowboy! Cowboy! Szybko! Pozycja cowboyska, magika! Dobra, 360! Woohoo! Cowboy! Okej, dobra. Ej, serio! O, poszłyśmy w inne strony, tego nie wiedziałam, że takie jest. No bo to jest wybieg, trzeba, wiesz, tak iść, żeby cię z każdej strony podziwiali ludzie. Tutaj brakuje jej grzywki bardzo, bardzo grzywki jej brakuje. A była tam też do zrobienia.
No nie, no tak średnio. No i ten szalik. No Wednesday nie miała takiego szalika. No i jeszcze ma białą torebkę w rękach. Nope. O, to nie. To i teraz idzie nie. Odpada. O nie. Oni też mają duo. Ej, skopiowała ode mnie fryzurę. No faktycznie. Kurczę, no ładnie wyglądają. Klaudia, przepraszam, ale ja muszę ich ocenić na piątkę. No, wyglądają serio. Przepraszam, bardzo. Ale muszę, bo się uduszę. Wyglądają no ładniej niż my niestety. No, lepiej im to wyszło. Ale no, słuchaj. Ale ta wygląda gorzej niż my. To jest Morticia, to jest mama Wednesday, wiesz? Ale wygląda... Ej, a faktycznie jej podpisała tak się. Morticia, no, no to ja na trójeczkę ją oceniam, naprawdę jest... spoko. Mhm. Tak, tak. To francuski, ma. I ją tak po ręku załamał, pamiętasz z bajki? No tak, tak. I jako róże obcinali główki. O, kolejne duo. Ojej, dwukolorowe włosy jej się tam zrobiły tej Init. Oj, ale gorzej niż my. Gorzej niż my, to dwójeczkę dam, ale Wednesday ma grzywkę przynajmniej tutaj. No, no tylko, okay. Że biała taka czarna. Dobra, jest okej, okay, na dwójeczkę myślę. No. Ale gorzej. No to to w ogóle. Dobra. To idzie gwiazda. Gwiazda wybiegu. Pizzy. Gwiazda dostaje pizza. Jedynkę. Nie, nie, i tańczy, się cieszę, to zobacz. Nic nie da. Nie poprawisz swojej sytuacji. To nie pomoże. Jak ci się podoba ta gra? Fajna. Pierwszy raz grasz, jak ci się podoba? Fajna, ale fajnie właśnie z tobą, że tak można, wiesz, razem. Nie jesteśmy na widzisz? Widzisz? Jakiś czerwony kapturek jest na podium. To jest niesprawiedliwe. Szóste. Nie, no skamisko. Widzisz? Nie warto oceniać ludzi. Nie warto oceniać ludzi. Są beznadziejni. No dobra, ale tak czy inaczej, dzięki ci wielkie Wera, że mnie namówiłaś na tą grę, bo faktycznie fajna, miałam jakiś taki problem, żeby się do niej przekonać, ale z tobą serio fajnie się bawiłam i uważam, że naprawdę no to... dla mnie jesteśmy najpiękniejsze i to się liczy, naprawdę. Nie liczy się opinia innych ludzi. No to co widzowie, zostawcie pod tutaj filmem Klaudii ile? 5000 łapeczek w górę. 5. Tak, dokładnie. 5000 łapeczek w górę, to nagrywamy kolejne jakieś tutaj Dress to Impress. Yeah! Dzięki za oglądanie, dzięki Wera za nagrywanie. I widzimy się Dzięki wielkie. Widzimy się następnym razem. Cześć! Pa, pa!